Jaka, przepraszam, głupia reklama AMD. Na AMD grają tylko biedacy, których nie stać na przereklamowane procesory Intela. Ja nie gram, to już miałem skasować w tym momencie, ale trudno, słowo się rzekło. Dobry wieczór. Będzie zły poziom głośności, na razie się nie słyszę. Więc trochę bity ciszymy, niestety. Zawartość do pobrania. No co ja jem, przepraszam. Ja wiem co ja jem. W Tesco sobie wymyślili tak, że jak się idzie do kasy, to się przechodzi koło takich słodyczy. Jak kupi zawsze biorę, nie ja wiem co dostawili. DLC trzymam? No proszę. Weź trójko, dziasko z dwójki. Zajmijmy do zdolności porwania pojazdów. Nie używam kodów. Na szczęście. Wróć się z tym. Chyba zrobię sobie drinka, wiem, brzmi pretensjonalnie. Śmiało. Co ja chrupię, tak. Nie dam mu zarobić ode mnie nic. Dla Wojcia zawsze mam lock on, nawet dla niego go zainstalowałem, dziękuję. O to właśnie chodzi, żeby tutaj było niekomercyjnie. Teraz tak, najważniejsze opcje. Grafika będzie, mam nadzieję, że nie będzie cięło. Teraz rozgrywka i sterowanie. Napisy. Jest jedna opcja, Kanto. Ale to jest chyba ten syllabariusz. Ja jestem takim prymitywnym człowiekiem, że nie wiem. Podpowiedzi nie, gdzie lol. Pomoc kontekstowa. Oś Y, no trzeba odwrócić tak na każdy normalny człowiek. Celowanie. Ja jestem super precyzyjny i potrzebuję. Kamera, informacje społecznościowe, wypad. I co tam było na końcu? Jakieś fajna rzecz, sterowanie grą. Klawiatura, mysz, kontroler, auto. Lubię autem, jeździ autem, okej. Okay. Co to jest za gra, ktoś pyta? A, ktoś nie wie. To jest symulator pieska. Był taki film dokumentalny, psy. Tam głos podkładała ta babka z panoramy. Krystyna Szubówna. Dostałeś i ten miał dwa, właśnie chyba nie. Przepraszam. Niekomercyjnie, to ja bym się narzekał, że reklamę czerpałem. No trudno, jak nie skorzystać, to nie będzie. Wojś, odebrałeś ode mnie kija na Rage Beta? Boże. Tak, tylko ty, bo, tylko Miki, nie pisz na tym, please, na tego, na YouTube, bo tam mnie mam zwalone te komentarze zupełnie. Nie miałem cię jak odpisać po prostu. Na szczerze, już kończę. Bardzo jest podobno do GTA, no właśnie nie wiem, sprawdzimy. Dobra, beat jest dobry, tak? Nic się nie przykuje, mów głośniej. Aha, mów głośniej. Dobra. Smacznego, przepraszam, jest syf. Muza ciszej, no musimy coś słyszeć. Dam trzy kreski. Warto kupić armę? Nie, zgra dla żołnierzy. Dobre, propsy, wąziu, startuj. To dobra, zaczynamy. Wszyscy są, można zaczynać. Co szamiesz? Nie chcę reklamować, bo mnie zastrzelał na Twitchu. Jest niekomercyjnie. Dobra, sprawdźmy. Teraz się zatykam i wczuwamy się. Spróbuję napisać tego stycznia. Tylko jesteś głupia, grał, przecież nie zacząłem grać jeszcze. Kontynuuj grę, nie ma. He's early. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side. Bogi chyba, kurde bele. The other gate you know. Tak. Są jaja. Nie mów o. Powinno być tło. Zaraz. Są problemy techniczne, za co? Kurde. Sleeping bags. Nie ma reklam, to nie ma budżetu na grę. Kupiłem tańszą wersję. Masz jedna grę na piju? Nie stać na dekorację, nie stać na trzyma. Come, my friend. Green screen. Zaraz, pauza. Nie mogę nic zrobić. No nic, wyobrażamy sobie teraz. Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! Let's go!
to są. Zaraz, lol. Dobra, pierwszy kontakt jest taki sobie. Zobaczmy jeszcze raz. Powinniście widzieć parę obrazków. Uroki Cenega. A mówili, że dobry tracker będzie. W końcu made in China, tak chińskie. No AMD to wszystko, boże. Okej, okay, ujęcie drugie. Co mogło pójść nie tak? Jasność jest dobra. Pełny ekran wyłączony, obraz 3D wyłączony. Opcje zaawansowane. Wysoka rozdzielczość tekstur. Może to jest problem. Filtrowanie cieni i tak dalej. Ograniczenie FPS-ów wyłączone. Głębia 3D. Tyle. Test wydajności, uwaga. O! Dobra, chyba nie ścina. Ładnie to wygląda w ogóle. Tak jest właśnie na tym naruczaju. Bardzo przypomina Stronghold. Tak, troszeczkę tak. O, jest Tyszek. Dlaczego intro ucięło w połowie, a teraz pokazuje jakieś urywki miasta? No taki zły tracker był, jak zawsze. To Supreme Commander? Tak, ta nowa wersja. Czyli na zawsze ściągałem tego. Ściągałem Sleeping Dogs, a jak zawsze Supreme Commander dali. Uwaga, teraz będzie werdykt. O, jest w środku w domu. Posprzątane wreszcie. Fajny obraz, fajna laska jest na obrazie. Teraz tak. Dobra, no to chyba chodzi mi, to nic nie interesuje. Trzeba wznowić, no nic. No. Mogę to przewinąć? Nie można przewijać pokazówek. Minus. No dobra. Antywy, wysoka rozdzielczość tekstur. Jak wył, jak dałem włączyć? Senatowóz. To są jakieś jaja. Czy ktoś może potwierdzić? Kursor widać? Widać, widzę, że widać. A wstecz to jest backspace. Jeszcze raz. A dobra. Zobaczmy, czy będzie, czy nie. Najpierw będzie FPS-ów przechodzić dalej. Ale nie da się włączyć testu z wielu czasu. Okej, jest obraz, dobra, sorry. Wracamy, teraz jest naprawdę. Okej, 你捉個威先好啊 He's early I'm not fucking blind Relax, old boy We're on the same side, remember? 只有得幾寸喎 喂 You more for? Yeah, you got the money? 喂 情報右邊 咩啊? 有個碼頭警衛 他由後面上來啊 找人截住他啦 細路,唔好亂嚟啊 Look, I can get you 3-4 keys a week if you want 睇下點 What? My shit's not good enough for you? 喂,究竟發生咩事啊 咩啊,邊撚過啊你 停手,維玉 Come, my friend Are you crazy? No, don't Maybe we can sort something out, huh? 你兇我啊
你知唔知我系边个啊？所有伙计唔好俾佢走甩啊！截住佢！不是我啊！у нас куба из руки. Рапид. Let's go, let's go! I to jest pokazówka, gdzie muszę biec i przed nim uciekać i będę się uczył. Oświetlenie jest dynamiczne. Tak jest. Dajcie znać jak głośność w ogóle, bo sobie wyregulujemy na przyszłość. Podejrzewam, że będzie parę kresek za głośno, ale nie ma co. Ha, spadł mi sprint. To jest dynamiczne. Ktoś w lawo biegnie, ale jest słodko. Dobra, spacją się robi wszystko dzięki Bogu, nie muszę... Cierpię na bezsenność? Nie, po prostu mam zegar biologiczny, jestem na jetlagu. Wiecznie. Ta grze trochę zajmuje, zanim się zacznie wchodzić w ten sandbox, więc... Tutaj drogi, przepraszam. Co to było w ogóle? Byłem chyba w Chinach, w jakimś takim kraju i... Na razie nie używam myślenia, mogę czytać czat. Że to się nie ma co bulwersować, prawda? Bo jest to taki typ rozgrywki. Skrypty, ale słodkie. No, ładny pan, ładnie wycieniowany i tak dalej. Cała gra na spacer. Je, jak się bulwersują, to jest intro. Mógł być filmik, a jest ten. Okej, kto występuje w ogóle? Willy Yan Lee. It's Jackie from All Prosperity, man. Oh shit, Jackie, mom. Lanaya, it is you. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? Well, wait, man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? No, it was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from Old Prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the Sun On Yi. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole in the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Red Pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but... Now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him... Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Tak, tłumacze Cenegi dają radę. Wydaje grę Cenega, więc... Psioki jest. Albo psioki. Mówiłem, że będą psioki. Wszędzie są te psy śpiące. Dobra. Ile będzie trwał ten strumyk? Góra pół godziny jeszcze. Nudne pokazówki trzeba przewinąć i tyle.
It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang. Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles, the lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei, good luck out there. Ta-dam. Czyli to standardowy scenariusz Glina, który się... Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress, maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Ta-dam. No więc glina, która penetruje... Odmieniłem przez ona. Penetruje jakieś tam podziemie mafijne. Ale ma być słodko. Man, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Still getting used to being back, huh? Yeah. Jeśli ktoś teraz dotarł i się dziwi, co się dzieje, to jest oczywiście gra w stylu GTA. Gra typu czarodzieje, tyle że dla odmiany początek jest liniowy. Zresztą jak w większości. To jest taki staroszkolny, mi się to podoba. Czy można bić kobiety? Nie wiem. Dobra, to jest takie pytanie na miejscu zupełnie, ale frustrację odreagujemy później. Dobra, chcę na razie... Nie można przewrócić krzesełka. Okej, troszeczkę lamię na początek, ale to była pierwsza trudna misja. Muszę podążać za Jackie, mam nadzieję, że powtórki są okej. O, dobra. Nie pomylić się, nie iść tam, tylko za tym Jackiem. Będą gadać pewnie. To jest gra no, wysokobudżetowa, więc kasy mieli na aktorów. Red Bull now? All this territory is Winston's. The dog guys pushing in. If they're both Red Bulls, shouldn't they be on the same side? Should be. Dog guys always was an asshole. Turns out he's a greedy asshole too. One thing, when we get to Winston's, let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. It's wild the paranoia. Sun On Yi had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. They made it real slow and painful. No i tak, czy nogi są ładnie animowane, zaraz to zobaczymy. Czy widziałem, że już tak? Czy NPC-ów tak samo? Czy będzie bitka? Jiumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Liu Kai Di, 我今就收你皮。Leave him alone. 鬧你就認，打就企定。I'm gonna call the cops. 哼，你同我含撚啦！呢度幾撚時輪到你講嘢啊 ？Hey, you don't talk to her like that. Stop it. Get off him. I don't care who you are. Let go, Jackie. I'm gonna fuck you up. No i uczymy się, gra, mówiłem, że gra typu czarodzieje, będziemy się bić. Aha, i kombosy klepie myszką. Aha, lewym klawiszem. Dobra, to jest bardziej skomplikowany system niż myślałem. Ale to jest całkiem przyjemne, system walki jest spoko. Nie jest jakiś rewelacyjny.
Grunt, że jak zawsze nie atakują razy. Są honorowi. Podejrzewam, że nie znam jakiegoś... Pchają mnie tak strasznie. Są źli chłopcy. I został jeden. Apciagi, apciagi. Okej. Okay. Fajnie, czyli ja ich to... Okej, okay, amen. Dobra. Wąził Mortal Kombat troszeczkę. O, tu wszedł boss. You kidding me? Yeah, all right. Come the fuck on. No bo dobry z WF-u. Blokują. Okej, okay, niech mnie gra nauczy, jak się robi cokolwiek. Pewnie mocnym się rozbijać gardę. Kurde, ci Chińczycy są jednak honorowi. U nas chłopaki przeważnie rzucili się razem, a tutaj jednak jest honor. To jest dobry naród. Tam się nawet na broni palną mówiła broń tchórzy. Czy tchórzów, nigdy nie pamiętam, co zmienia. A tu mnie popychają tylko tak, żeby mi ten, nie przeszkadzać. Strasznie fajnie, jednak jakby co? To nie, nic tylko do Chin pojechać, tam... Miło, no dobra, może jakiś... Jakaś informacja, jak się robi jakieś chwyty, bo widzę, że na razie jest kurde męczarnia. Nim się przez te ich gardy przebije mnie rok. Czemu zawsze moderem jest jakiś Azjata? Tu umie karate albo kung fu. Byłem kiedyś w Chinach, to była Japonia i pamiętam, zawsze się mylę. I tam wszyscy znali kung fu, po prostu walczyli od razu. No dobra, trzeba się tu tak pomęczyć. Przepraszam, to mnie słychać jakieś dziwne rzeczy. Przytrzymaj tym, co nie maszuj. Ale jak przytrzymuję, tak samo niestety. Chyba, że raz, dwa... Hopnął. To trzeba robić chwyty, zaraz. Mam nadzieję, że da się sprawdzić. Opcje. To będzie męczarnia. Powinni mnie nauczyć grzecznie, że... O, rozgrywka i sterowanie. Czy jakieś info? Podejrzewam, że wyłączyłem podpowiedzi. I dlatego mi teraz, kurczę, cwaniacy nie podpowiadają, jak to się robi. Układ kontrolera. Do przodu wsad. Chwyt jest pod F-em. O, właśnie. I jeszcze E. Dobra, te urozmaicie zabawę. O. Ja się użerałem jakiś mutant. Powinno go boleć. Ładnie się ciała rozkładają. W sensie to nie chodzi o rozkład taki jak w tym, ale że jak przywali głową, to go boli i jest krew. Dobra, Wąziu, gdzie ty jesteś? Jak w Polsce to idź, jest noc, jest naprawdę. Przytrzaśnij bandziora kratą. I trzeba go przytulić. O nie, przepraszam, musisz jeszcze... Ja tak się będę znęcał, sorry, tutaj cię musimy... O. No i jest, ładnie. Ktoś zadowolony jest, blondy jest zadowolony, a ludzie jest zadowolona. Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we are. Winston's mom owns the restaurant. Więc umiem się już bić. Oh, where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Think I won't get out later. I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie Bug, yeah? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dang Yatsang, I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mamie.
Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Done I suck to Balga. Where's she now? She's dead. Ah. Sorry. Moisia. So, 10 guys, huh? You fearless? That's just crazy. Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. Ktoś się pyta, czemu nic nie mówię. No żeby był wczuwa, no tutaj się wczuwam, ja nie mówię po chińsku, więc bo nie będzie klimatu. Polak, który gra w chińską grę, no proszę, okej. Chcesz być tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. Co tam dalej? Aha. Kontruj ciosy. Jak? Jakieś wskazówka? A, dobra, szósty zmysł. Są kontry. Czy teraz jaki jest timing? Czy FM? Nie, stawiam klawisze. Dobra, czy się zbytnio podjarałem. Okej, okay, okienko jest duże. Lata treningu Virtua Fightera. Okej, okay, troszeczkę mi to zdrowie się podjechało, przecież się bawiłem z nimi. Więc uwaga, mam nadzieję, że myszka wam nie przeszkadza, ale wymienią napada niedługo i będzie, nie będzie problemu. Nie będę już nigdy niczego robił na... Czy system walki jest bez rewelacji? Jest standardowy, a to słodki. O, tata przyjechał chyba samochodem. Boże, nie, 6 sekund. Sorry, no nie zbawiłem się. Tak. Jak nie żyję? Dostałem tylko w nerkę. Przepraszam was, sorry. Na jakim trudności grać? Nie wiem, nie było wyboru. Okej. Okay. Teraz już będzie... Nie, koniec dnia dziecka. I w ogóle koleś. Hello, Vonjian Kite. Znaczy, w porównaniu z Batmanem jest lata świetnie, królikami tak samo. No ale cóż, no wiadomo. Gra starej ery. Grunt, żeby była spoko pod innymi względami. Plus taki, że zdrowie się z tego co widzę nie odnawia. Jeden się przewrócił. Trzeba było go dobić na ziemi z tego co widzę. Hello boys. Okej, przyszła jakaś daska chyba. Jest psioki, o, jest prezes. Hey! Any comment then yeah? Boss, we were just leaving. Dala, huh? And it was just getting interesting too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, Dog Eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both nowym targiem i notnym targiem. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, Dog Eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out.
Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not Dog Eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Ktoś mówi, że lag. To prawda? Czy coś się stało? Boże, niedobrze. Teraz musimy skonsultować teraz z tym. 407 nie ma czagów. Czyli kurde, pewnie ten. Twitch coś nawalił. U mnie jest spoko. Steam jest odłączony teraz i tak dalej. Okej, co tu się jeszcze dzieje? Ulepszenia są. Aha, potem dostaję smartfona. Były przez chwilę. Wszystko okej. Dobra, czerwony alarm, wracamy. Udaję się do pierwszego sprzedawcy. Będziemy kontrolować ten. Tu jest fajny klimat. Kiedy się chodzi, nie ma pokazówek. Aha, są ściny takie, że jak głos działa, a ścina się obraz, to jest wina Twitcha niestety. Sprawdziłem na konkurencyjnych streamach. A póki co. Są małe, lagi już zasuł, ale to wina Twitcha. Dziękuję, pocieszające. To ktoś, teraz cytowałem ADK4. Którym się biega tak w ogóle, bo kurde, muszę chodzić jak jakiś głąb. Smoczy kop. Aha, tu się kupię, tak? Nie. Większe obrażenia zadawane w ten. Okej, tu w ogóle tak, jaką walutą jest? Jakaś waluta w Chinach? Jany chyba, nie? Nie, jest chińskie HK. Zobaczmy, czemu są dolce? Chińskie dolary. Marzenie ekonomii. Skielacki do nie patrzą. Marzenie finansistów. Spacer, no właśnie spacer nie chcę, chyba że mam tutaj chodzić. No właśnie, jeny są, dokładnie są w Chinach jeny. Tak, dolar jest made in China. Wąż, za mało by schodzili w komentarzy, bo jest pierwsza nad ranem. O, wymuszenia są jakieś. Aha, bo to tutaj będzie misja. No dobra, zaległe długi. Co on sprzedaje w ogóle? Jakieś piraty? Ciekawe, tekstury są, kiedy nie można się przyjrzeć. Ktoś z was chce kupić ten? Ktoś tu chciał kupić jakiś zestaw głośnikowy? No nieważne. Ja muszę wymusić teraz. Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Laskę chciała mnie przepchnąć w ogóle, ale... Okej, okay, nauczyłem się biegać teraz. Jest coraz lepiej. Dobra, i tam ktoś poprawia, rzeczywiście. To jest w Hongkongu nadal jest dolar hongkongski, bo coś się przespałem zupełnie. Dobra, nauczyłem się biegać. I ty w tych sklepach, co tu mogę zrobić? Rybne koreczki. Podstawowa żywność, zapewniająca nam tylko pełną regenerację zdrowia. A ciekawe, co są pieski w końcu, ten tytuł zobowiązuje. Fajnie biega gość w ogóle. Taki sprincik. Jeny są w Japonii. Nie, ale w Chinach też są jeny jakieś. Jueny czy jakoś tak. No nic. Wymuszamy dalej. To ma swój urok. Ktoś tam narzeka, że gra jest brzydka. Czy brzydka jest, technologie są przedpotopowe, shadery są z komórek i tak dalej, ale to jest ładne. Potem wązi, mam rozumieć, że grasz tylko do drugiej coś. Początek zajeżdża ojcem chrzestnym, zaczynam się podobnie, ale identycznie prawie. No to wiadomo, to nie jest kurde film wysokobudżetowy. O, biegamy razem z kolegą, wspólna gra, dobra. UN-y są w TV gry, owszem. UN-y, właśnie, o. Przepraszam, dzięki Venom. A póki co, drugi sprzedawca, który nie chce płacić, sprzedaje zegarki. A to... W Chinach, ciekawe, czy w Chinach mają polskie zegarki, a mamy w Polsce... No nie, to jest głupi, okej. Winston? Dog Eyes said he is in charge here. We're here to clarify that. What, you want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid you guys. Nie boi się nas, co to znaczy? Don't be a tough guy. Nie zgrywaj twardziela, stary, a tu jest jakiś jego ten, security. Zaraz, czemu nie chcesz go uderzyć? Kurde, czujesz jak jakiś niewidomy. Aha, muszę go po prostu... Słuchaj. Ciekawe, czy też mają telekomunikację polską. Dobrze, no to słuchaj.
Take the money. But Dog Eye won't be happy. Nie no, my wiemy, że King Kong, czyli Hong Kong, to gra, akcja toczy się w Hong Kongu w ogóle. Do którego? 97 był brytyjski. Czy nie są... Tak, czy nie są w coś rzeczywistym? To jest przyjemne. W ogóle tu można sobie okulary kupić. No nic, nieważne, będziemy teraz rozumieć, teraz muszę się tak sam doszkolić z wiedzą o King Kongu. O, sorry. Wygląda, że tak, mogę chodzić, mogę biegać. Oni mają tyle grosik. Teraz tak, uwaga Wikipedia, Yuan, no właśnie. Dobra, jest kolejny zły człowiek. Sprzedawca warzyw, ci są najgorsi. Co to za warzywa, GMO jakieś? Boże. Chiński czosnek. Chiny produkują 97 zasobów coś takiego światowego czosnku. Jest problem dostać właśnie potem czosnek, trzeba nakupować polski, kiedy jest sezon. Ty chamie. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back choy up his ass. Hey, fellas! These jerks are moving in on your territory! Jakaś laska. Okej. Okay. I do pudełka. On czeka, czy wstanie, czy nie. Okej. Okay. Przyjemny rewers. Nawet te walki wychodzą, żeby jakąś tam myszkę zneutralizować. Teraz tak, goście się podświetlają, kiedy muszę ich zrewersować. To jest... A. Posprzątane. No ma to swój urok. Okej, tam jeszcze ten tańczą. Boże, zły rewers, zły rewers. Ej, NPC pomagają. Dobra, całkiem przyjemna. Tak, nie jest zła. Jest sztampowa. Widać, że kasa poszła na aktorów i takie rzeczy przede wszystkim. No ale nie jest zła. No i co? Jak tam ty twój czosnek chiński tandetny? So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Czemu on to zapłaci czerwonym portfelem? Wąziu, znowu w brązie czekamy, tak, dokładnie. Brąz powraca. Producenci chyba oglądali M jak miłość, bo widać, że kartony są niebezpieczne. Tak, dokładnie. Tak, biją staruszku, zaraz ja pierdzielę. Sorry. Ja pierdzielę, dziadek. Halo? Ej, nie, to panowie... Co to za tutaj... hultaje z was? Motyla noga, jakby się zachowujecie. Tutaj zaraz, porozmawiamy ten, dziadek zostanie... Dobrze. Cóż, animacje pewnie nie będą zbyt oryginalne. O, też potrafią. Przyjemne jest to, że goście nie są takimi durnymi NPC-ami. Tylko też jest sprawiedliwość. Oni też potrafią przywalić. O, tu są jakieś automaty z kolą. To trzeba pewnie dobrze podejść. Przepraszam cię najmocniej. Musimy jeszcze... O. Aż widzę, że go zatkało. Mistrz drugiego planu. Wygląda jak te żule z takich zdjęć. Życie Zula, albo jak Zula. Zulu Gula, jak zasypiam. Widzę, że chciał jeszcze na koniec posmakować chińskiego selera. Czy co to jest? Ktoś wie, co to jest? No się złapał. Czy jak będę w niego wchodził, to będzie zabawne? Użyj czego? Maszyny. O, jest tak, dużo interakcji. Kurczę, wydałem 30 tych chińskich dolców. Żeby kupić... Co on tam pije w ogóle? O, zwiększyłem obrażenia. I ej, zwróćcie uwagę, że gość dostaje po mordzie, to też jest przyjemne. W sensie, no, nie dla niego, ale trochę napracowania jest mimo wszystko. No i dobra, dziadek, słuchaj. My tu pomagamy, pomagamy, ale tak naprawdę jesteśmy z wieścią taką. Why was he beating you? He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. No i dobra, dziadek ma zniżkę. Jakaś babka z torebką od Prady. Wszystko podrabiane.
Chiny. Wszyscy chodzą w podróbkach. Jak się spierzyłem. Jak będę w niego... Aha, coś tam się śmieje z moich tekst, tego tam niedoskonałości. No i dobra. Musimy dbać o wizerunek, tylko najlepsze marki. A teraz się będę ubierał w chińskie ciuchy. Jaki motyw genialny. Może kobieto? Chodzą z tymi torbami, wszystko jednej fabryki widzę. Co tam mają w tych torbach w ogóle? Torebka, wszystko z made, ludzie są made in China nawet. No ładnie, popadało. Nie jesteś źle w tym Hongkongu. Okej, okay, jest bazar, jak tu fajnie. Jest taki ten... Oryginalna koszulka, dżinsy są... Dobra. Można za jakoś neutralnych NPC, zaraz posprawdzam, na razie gram dobrego. Cyklu. Przepraszam. Orzeszki jadłem. Mnie wpadły. Czy to jest gra warta kupienia? Tak, jak ktoś potrzebuje koniecznie gry w stylu GTA. Wydaje mi się, że tak, na razie nie chcę. Zobaczymy jak te elementy. Gdzie będzie wolny świat, to zobaczy. Otwarty świat to powiem. Chwila ciszy. Czy jest. Dobra, nie ma, będziemy przygotować tego. A myślałem, mówię, korpusik, spodnie. I teraz tak. W stylu retro. Muszę się ubrać na hipstersko. Dobra, kontrol obróć. Aż ciało jak się obrócił, ciekawe. Maciek, masz coś przeciwko lokalnym wyrobom przez O? Oni są, aha, lokalne wyroby, tak. Ciekawe, czy mają Unię Chińską i też muszą spełniać ten. Wiadomości, tab. Wróć w lata 80. dzięki pakietowi triady w stylu retro. Aby pozyskać zabójczy wygląd, na nie dobrałem już teraz. LOL, wszędzie, boże. Co to wydaje? Ktoś pamięta, co to wydaje? To jest taki sztandetny produkt placement tych DLC, że krew zalewa. Korpusik. Może, coś mi tak czka. Podrobiony t-shirt. Kserek. Jak kserek? Obróć się, proszę. Czy ktoś się na tym zna? Serek Hang Sui. Prosto z fabryki. Podrobiony serc mi lepiej. Square Enix. Ale no, wydaje cenędza, owszem. A Square... Nie byli tacy źli. Dobra, podrobiony ten. Stać mi 80 tych dolców. Jakieś fajne spodnie. Podrobione spodnie od dresu. Wiadomo, że podrobione spodnie od dresu. I jakieś podrobione dobre buty. Podrobione płócienne tenisówki. Serumbiste. Serek to kołnierzyk? Serio? Czy kurde, chyba że chodzi o coś... Nie ma, nie kupi podróbek. A to są oryginalne chińskie produkty. Nakrycia głowy. Czapka baseballowa. Nie. Łańcuchy są podrobione. Aha, reputację muszę mieć większą. I bransolety. Rokowa opaska na nadgarstek. Dobra, chyba będzie. Mam nadzieję, że nie zmuszą mnie. No i teraz wyglądam wtedy jak taki wieśniak. I jak laski. Teraz ranny cywil. Torba na zakupy podnieść. Może sorry, okej. Okay. Chciałem się tu zmieścić. Kupił sobie taką samą. I czemu to służy w ogóle? No nieważne. Takie tam zabawy. Idziemy się ubrać. Okej, okay, teraz gdzieś przejść tego. Jest dres, jest. Dobra. That was awesome, man. All this teen. It's like you were born to do this. Hey, Jackie. You want to tell her what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. To teraz, to teraz. Napięcie rośnie. Okej. Okay. Widzę, że tak. Mamy punkty policji i punkty triady. Dostarczenie się doświadczenia, awans na kolejny poziom doświadczenia, kolejne nawet są dwie ścieżki rozwoju. Misję skończyłem, otrzymałem nagrody i spoko. I widzę, że mam wyświat przysługę handlarce. Ohoho. Hej. Czy mam takie spodnie? Jutro pójdę do jakiegoś tego, w Tesco są dobre ubrania, drogie. Zaproponuj pomoc.
O, co to jest? Drogówka. Nie, czy kurde po prostu rowerzysta? Policjant? Nieważne, słuchaj. Can you do me a favor? Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. Ja też zawsze jak spotykam jakąś laskę, to się pytam o przysługę i ona mówi, żebym... Często akurat w tym, jak byłem w galerii, to taka sprzedawczyni prosiła mnie, żeby mi obiad zaniósł i nie zapłaciła. Fajni ludzie są w tych Chinach. Hongkong w sumie, trochę inne Chiny jednak. 75 metrów, dobrze. Co to za skość nauki GTA? No, a ktoś nie umie czytać. To są śpiące pieski. To jest taki eufemizm, bo te pieski nie są śpiące, tylko się są na ruszcie. Ej, co tu mamy? Kup smoczy kop? 130 to, coś nie mogę zrobić kop bez tego, a nie mają torebek. Okej, okay, odrobina parkour. No, raczej. No nie do końca, chciałem zaszpanować, nie wyszło. O, jest. O, mają Chińczyki też, o Boże. A czemu ty w ogóle mnie atakujesz? System walki jest trochę dziwny, nie wiem czyja to zasługa tak naprawdę. Czy czego to zasługa może? Czy ja to tym bardziej nie wiem. Animacje są dopasowane, pewnie myszka was drażni. Okej, okay, tutaj zagramy jakoś. Przester strasznie się zrobił. Fajnie to, że jak się zwracałem uwagę, to jak się obijają, to że tutaj... Boże, jakiś wpadł we mnie z typ smoka pewnie. Kiedy pasek się wyszedł, to się ciebie boją. Aha. Ciekawe, w sumie logiczne, jak wpada jeden gość, kładzie 10, no to ma jest powód się bać. A ciebie przytulam i kupimy tego drinka w końcu. Tadam, okej, okay, ten, kamehameha, jakaś opinia, jeszcze jeden został. Uderz mnie tylko. Może w chwilach jest tak niebezpieczny. Ej, powiedz pieniądze, teraz tak. Gra grywalna, ale tylko jak ściągniesz. Sequel Sleeping Dogs będzie umiejscowiony w Polsce. To jest sequel, sequela, sequela, wąziu. Pomarańcze Power Ranger, poczuj moją moc. Jest fajnie. Aha, to coś tam wincytuje. No i jestem. Cześć, przysłała mi twoja koleżanka. Przy mnie wszystkie Chinki są takie spoko w miarę. This is for Susan's lunch. Thanks. Dużo jesz. Okej, reputacja się zbiera i w ogóle wypasy. Nagrody i takie rzeczy. Spotkaj się z Winstonem w kuchni, a to za chwilę. Teraz tylko tak. Ulepszenia. Jest tak, sieć społecznościowa. Witaj się społecznościowej, to ci wyrówny porównanie z tych gier, nagrody za da. Okej. Okay. I co teraz? Rejestracja. Wróć. No, pewnie taki zadziała. Ulepszenia. Smartfon. Znaczy, mojego smartfona jeszcze nie mam, wtedy jeszcze na szybkie rozbrojenie. Kontynuacja w powolnieniu. Aha, będzie zwolniony ten? Jest tego trochę. Mamy tak, ulepszenia policyjne, ulepszenia triady, szkolenie walki wręcz, korzyści z reputacji, na przykład pasek adrenaliny i takie rzeczy, ulepszenia zdrowia. Chapter nieprzyczna droga na lunch, tak. Czy ten człowiek w ogóle śpi? Kto tam? Pyta ktoś o mnie, czy o tego Japończyka? Oni tam mają teraz inną godzinę, więc oni tam teraz nie śpią. Boże, wbiłem się głową w ścianę. Nie biegaj. Okej, okay, teraz tak, słynny test nóg. Jest zdany, nogi się układają tak jak trzeba. O, ustawia je ten. Lubię takie proceduralne drobnostki. Theo! Are you shitting me? So what'd you do? Nothing. Same at the mall. I came straight to you. Didn't want to start anything major without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? Take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I send Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me.
Głupio się trochę czuję, bo oni takie zdrowe żarcie jedzą. Ja sobie kupiłem te głupie M&M'sy i sobie je tej w te głowuję. Co to za kobieta w ogóle? Dobra, spytaj Kwanga o coś. Porozmawiaj z panią Wong. Ładnie wygląda w sumie, jak na swój wiek, czy tam. Pewnie ma 16 lat i pracowała w fabryce. Co to za psychodela? Tu jest ładna babka, to dobra, na co my zwracamy uwagę? Ja muszę z jakimś Kwangiem pogadać. Teraz tak, go chiński wąż. Spytaj Wanga o miejsce pobytu Minga. Może tych imion nie pamiętam. Zawsze znowu się biją. Bałem się, że znowu się biją, powtarzam się, ale nie wiedziałem, że to wyraźnie powiedziałem. No to idziemy dalej, spacerek. Jakąś torebkę tylko wezmę, bo się lepiej czuję w torebce. Lubię te Prady, mają tutaj ładne. Bo już muszę kupić armę 2 DayZ, w dodatku do tej rano ryłem sobie banie kerbalami. Ja przepraszam, tam aha, będzie w faku, że nie będzie odpowiedzialności. Po prostu zaczną mi procesy wytaczać. Trzeba brać przykład... Ej, tu jest koleś też z czym? Z torebką? Czym się zdawało? Na stówę szedł z torebką. Albo już mam zwidy. Późno. Nie, walka w tej, że to dno, liniowa bardziej niż Lizen. No to taki jest ten, czy nie chcę jej bronić, okej, jest ten cały Kwang. Hej. I'm looking for Ming. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Staw czoła Mingowi. Na początku totalnie nie czuję, co się dzieje, ale stawimy mu czoła. Teraz tak, rybne koreczki. Jest regeneracja po rybnych koreczkach. A to za chwilę. You make it up for me tonight, and we got a deal. Huh? What are you going to do? Me! I got a message for you! Stop! Okej. Okay. Zapłaciłeś mi Stonowi, czy zapłaciłeś? Sorry? Co, ja też tak potrafię, mam nadzieję. Niezdarność minus 5? Kurde, jak... Jezu, troszkę lamię w takim razie. Ale gram na myszce, to dużo tłumaczy. No, chłopcy. Okej. Tu jest jakiś skill związany z tym, żeby to szybciej pokonywać, bo widzę, że ta niezdarność mi cały czas spada. Nie, kurde, znowu wyłączyłem jakieś ważne opcje. Kurde. Gdzie on jest? Nie trzeba wcisnąć spację, a nie maszować ją jak debil. O, to był taki trik, skrót przez blat. Pchnął we mnie jakiegoś gościa, a już bym go miał. Było wyreżyserowane chyba i... spacja, dobra. Czy to nie tak, wiem, że... Czy wiem, teraz już wiem. Myślałem, że jak wstrzymam, to jest ten, bo w sumie na czymś sprowadza. Ładne cienie, czy ładne, no od chwili shadery. Okej, kolejna scena z gatunku... No ładnie, coraz szybciej chyba to jakoś wychodzi. Okej, w złą godzinę powiedziane. Okej. O, to było przyjemne. W sensie, że jego bolało, a mnie nie. To mi sprawiło satysfakcję. Te gry są brutalne, Boże. Kiedyś będę rojem, to wezmę jednego na swego... Nie będzie kolejna prowokacja, jakiś grażyn, żarko i będę go bił w tym. O, w ten sposób. Dobra, ujęcie jeszcze zostało, ale coraz sprawniej, że ten system da się nauczyć. To chwyć bandziora i wrzuć do śmietnika. Przepraszam, tutaj musi być taki ten symbolika wielka, że idziemy z tobą do śmieci. Tu masz za te jakieś tam buty, za skarpety z gumkami. O, niespodzianka, tu jest czeka ten, główny bohater, główny zły może. Brzydkie słowa są, to nie zwróciłem uwagi, że to może przyciągnąć złą widownię. Ujęcie trzecie, no to pierwszy. O, wystraszyli się mnie. Okej, wracaj skąd tam gdzieś przylas.
było w sumie ładne. Czyli nie wszystkie tak, nie wszystkie pierdoły są liniowe. Szkoda, że wstaje kurwa, ale... Znaczy tak, no... Gra z starszej epoki. Te walki już nie są niczym rewelacyjnym. Tym się jaraliśmy przez ostatnie 10 lat. Ale i tak jest... Powrót do przyszłości. Walki XXI wieku, a właściwie... O, to jest strasznie ładne. Szkoda, że podejrzewam... Ciekawe, czy robią operacje plastyczne w Chinach, bo jemu się przyda. Okej, ten troszeczkę napięcia i jest główny boss. Ma nóż! A tak mi kopnął z... Dramatyczna walka. To nie jest... No standard. Ale mam nadzieję, że na nowej generacji będę już ktoś... O, teraz gdzieś mi bał. Okej, wróg będzie śledziwany. Amen. Połam mu kulaski. Dogaj go kill you. Fuck dogaj! Winston knows this area. You fuck with us and you regret it. Okej, okej, but please. Make sure Dog Eyes doesn't kill me! Oh, fuck! Hey, watch it! Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime... And now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent. I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, no. Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Czy będzie teraz sandbox? Piaskownica? Co tam dalej? Ciekawe, gdzie kolejno się tak walczyć. Oglądam dobre filmy. Może przyszedł Virtua Fightera na najwyższym poziomie, Hikinga. I inne stopnie. Wróć do gry. Podążałem drogą triady. Jak się podąża drogą policji? Jeszcze ich trzeba z nim zaprzyjaźnić. Dostałem strój Rico z Just Cause 2. Chciałbym dostać, nie wiem, strój Lary. Albo tą sikawkę od tego gościa z wesela. American gangs and Asian ones don't compare to the Triads. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Kucyk płacze, że nie ma samochodów. Będą samochody. Tylko trzeba dojeść do trybu, gdzie się już chodzi po mieście. To mój dom. To jest małe mieszkanie w Chinach. 50 metrów tylko. Stara, mała plazma, używana. Plazmy podobno są nieciekawe, szybko wypalają. Ech, syf. Jak w takich warunkach, w tak małym mieszkaniu można mieszkać? Boże. To jest, tak mieszka biedota w Chinach. To jakiś stary ten, jak to się nazywa, konsoleta DJ-ska.
I coś jest 600 metrów ode mnie, bo żebym musiał iść na piechotę w ogóle tak daleko. Kibel niepodgrzewany. Skorzystaj z toalety, o dzięki Bogu. O, to jest gra. Minigierka powinna być. Nie podniósł, boże, jaka ta gra jest od nas od 18 lat? Nie podniósł deski. Jaki w ogóle skandal. Ja pierdzielę. Lusterka działają, teraz ręce. O, tutaj tradycja Ryszarda, czyli zawsze po jak skorzystacie z tego, z karaluchy z podziemi? Myślę, że karaluchy tu są, to z Half-Life'a pewnie. Okej. Mydłem, najpierw, boże, twarz wymył tymi rękami. Ktoś mówi, że rozporek w dresach? Jak? Są takie... No nie wiem, teraz tak, czy da się korzystać z tej, z przetykaczki. Chociaż nie, nie powinno się zatkać, dobra. Interakcja jak w Heavy Rain. Prawda. Lustro jest fajne, strasznie mi się podoba lustro. Dobra, ręce umył, ten zaraz zamknij, użyj zlewu. Pościelić łóżko. Się da, nie można pościelić łóżka. Szkoda, nierealistyczne. W sumie też dawno nie ścieliłem. W telewizji nie da się oglądać, pewnie w DLC wszystko będzie. Czy to są Simsy, ktoś pyta? O, jest szafa. Dzisiaj co? Mogę własne stroje robić, ten jest fajny. Tak mama zawsze mi ubierała, więc mi zostanę, wracam. Simsy 3D, boże jakiś szaniaking jest noob. Simsy już dawno są w 3D. Cienienie też jak w nowym Deusie. A to jest słuszna uwaga, czy cienie jak cienie, to wszystko to jest ten cały ambient occlusion, nie okluzja otoczenia. Chociaż nie, są też cienie. Jest cień? Nie do końca. No dobra, wiatrak, no nic, prąd się marnuje. Boże, niech się porwał. Fajne sąsiadki mam w ogóle. Wreszcie jakieś te, mieszkam w bloku staruszków. I taka zmiana, ciekawe co starsi robią w Chinach ze starszymi ludźmi. Nie wolno palić tutaj w miejscach. Nie wiem kim to jest, jest straszna bieda tutaj. Zobacz strój z Just Cause'a. Nie, nie będę grał na cheatach. Będę jakieś miał linki z hakiem, nie chcę. O, jest skuter. Skuter. Odbierz swój motocykl z garażu. Kurde, jak pro zeskoczył, strasznie mi to podobało. I wskoczył. Ładnie się por... Nie biegaj, boże, jaki narwany chłopiec. Uwaga i... Pro. A to nie jest byle murek, tak na oko to jest metr, nic się mu nie stało, dobra. To jest akademik, a może to jest akademik, ktoś się zna? Coffee shop and hotel. A, bo to jest hotel dla bieloty. Tutaj jakaś lampa daje po oczach. Nie no, miło, nie, strasznie fajnie. Czyli jest takie napracowanie detali. Ładne pejzaże, zobaczymy jak duże jest miasto. Bo to jest ten motyw. Jest skuter, skutery są dla ludzi słabych, a ja muszę odebrać coś swojego. Zobacz pojazdy. Co tu mamy? Położono w nim nacisk na wygląd, na nieosiągi. Posiadam. Klasa B. Prawo jazdy na motor to jest która klasa? Bo już dawno nie... To sobie sprawdzę w tym. Prawo jeździ z ciekawości. To nie jest ten. Prawo jazdy klasy... B to jest samochód. Jakieś bugi mają w grze, ale to jest Cenega. Uwaga. A1. Ale to A1 to jest dla dzieci. A chyba. Uwaga, model jazdy. Nie wygląda to źle, jak ktoś będzie skopany. Jest swoboda. Boże, to jest ta głupia część świata, gdzie wszystko mają odwrotnie. Można palić gumę i tak dalej. Ktoś tam mówi F, C, boże. Muszę zrobić C prawko na motor. Na motor nie mam. Czy miałem kartę motorowerową w dzieciństwie? Teraz większy pewnie wie, co to jest. Miałem robić jak, nie wiem, miałem 17 lat jak zdawałem naprawko. Chciałem zrobić na motor, to się dopłacało 200 zł, to były grosze. Ale wiadomo, starzy się nie zgodzili. Mimo, że sami mają, ale to wymusił pierwszeństwo. No i fajnie to w tych Chinach, nie ma korków. Jakaś drogówka się nie czepia, czerwone pewnie to znaczy, że można jechać, bo to jest wszystko odwrotnie. Dobra, ktoś z was był w Hongkongu, czy może potwierdzić, że to jest realistycznie odwzorowane miasto? Idziemy gdzieś nad rzeczkę, zaraz. Znowu jedną złą stroną wszyscy. Teraz tak, jak się jakieś pali gumy i takie rzeczy. O.
Niestety to jest tak zrobione, że... Co teraz mogę zrobić? Aha, dobra, podnieść. Może zniszczyć wszystko tylko. Kask wyrzucił. Co teraz podniesiesz, czy będę miał klonowanie kasków? A nie, kask zawsze stają tutaj, dobra. No nie, czepiam się tak, ale to wiadomo, nie jest, spoko zrobione. Wąziu, A1 to do 125 cm, czyli od 16 lat. Ja wiem, że A1, tak samo jak jest B1, to tyle już skojarzyłem. A tam była wojna na czacie w ogóle, co to się dzieje. To jakieś auto, okej. W Chinach siedzi odwrotnie, wiem, że w Japonii tak, ale czemu akurat w Chinach? Nie, bo to jest Hong Kong. W Chinach pewnie nie, ale w Hong Kongu tak zostało. Głupie to pozmieniać. Bo to były kolonia, no, Brytyjczycy wszystko podbili, szkoda, że nas nie podbili. Mieli okazję, to nie chcieli pomóc podczas wojny. Brytyjczycy są zdrajcy ogólnie. Pewnie może zasługiwać na auto i tak dalej. Dobre pytanie. Zobaczmy. Ja wcisnąłem który klawisz Q. Czyżby mi radar zrobił zdjęcie? I teraz tak, w ogóle jest tak, pewnie mapa jest pod M. Napad z dostawą. Dostępna jest nowa sprawa. Rada stylisty. Co ja wciskam? M wciskam i coś się dzieje. Tu jest rada stylisty. Może będzie Jacyków, to jest innego, nie gwiazdy zatrudniamy. Dobra, jest mapa. Tak wygląda Hong Kong. Ja to porównam z tym, co można znaleźć w prawdziwym z Google Earth. Nie wiem, ciężko wiedzieć, czy to mam potwierdzić, czy nie potwierdzić. Hong Kong. Tam jest więcej świecidełek i lubiłem widzieć, więc ulice i drzewka powinny być w diodach i katodach różnych kolorów. Teraz tak, więc tu też wybudowali te radary, tak. Jak się nazywa ten system? Winiet? Boże, wyleciało mi. Nieważne, złe rzeczy jakoś ten kluczuje z pamięci. Ale tak jest spoko. Podejrzewam, że on jest, ten model jazdy jest zły na PC-cie. Bo ten analog jest źle zrobiony. Gość się przechyla strasznie kanciaste, jak widać. Na padzie może być niezła dynamika. Wiatol, właśnie. Zapomniałem te szatańskie wynalazki. Kończ, bo druga już. To zaraz, to co jeszcze zrobić? Czy można kraść samochody? Podejrzewam, że motor i tak odzyskam. Czym oni tu jeżdżą? Są te pojazdy, które się gną jak puszki. Po piwie. Nawet gorzej. Co to za marka na przykład jest? Podróbka, nie wiem czego. Chcę ukraść ten samochód. Nie da się. Ha, Boże, kierownica po prawej stronie. Dobrze, że nie chciałby jechać po lewej. Są radia. Bezkolizyjna jazda. Proszę, rekord. Wymusił. To jest Dodge? Serejczęto. Tak, paczęto. Każde auto ma inną rejestrację. Sprawdzamy. Jest wyzwanie numer rejestracja. To jest KE... coś tam, sorry. Czy się kierowca będzie bulwersował? Nie, nie są jakoś strasznie tego. Sprawdzamy rejestrację. Może wszyscy odwrotnie jadą. Tak, wygląda, że każde auto może mieć inną rejestrację. To byłoby dobre. KN280. KE, nie, 4-9, dobra. Te same modele mają taką samą rejestrację. Bardzo inna kozy. A właśnie ciekawe, co są rowery. Odbicia są totalnie bez sensu, tak mówiąc jeszcze o tych detalach. Zresztą nikt nie zwraca uwagi, nie? A czasami się starają, żeby odbijało się tak jak w prawdziwym życiu. Mało napracowania. Nie no, napracowanie jest. Jest troszeczkę takie... Nie, przypomnijmy sobie, ta gra, ona była robiona chyba na PS2 jeszcze swego czasu. Teraz ją wzięli i podciągnęli. Nie ma tragedii. Wąziu, wiesz w tych grze, jak się fotoradar walnie, to kika. Pewnie tak, China. Hong Kong pewnie było. Zrobiłem się kaderkę, czyli co? Teraz mam tak, podkumam. O! Mogę uderzać ludzi drzwiami, podejrzewam. Hej, to ja. Ucieknij gliniarzom. Dobra, jest pierwsza misja. Gdzie jechałem gdzieś w ogóle w jakieś tam dziwne miejsce. No to im uciekłem. Ciekawe czym tu jeździ do... Boże, gliniarze widzę... Dobra.
dzięki Bogu, są tak samo inteligentni jak GTA. To będzie sprytnie ich wykiwałem, tak? Wiedziałem, że oni tam nie przyjadą i się ich pozbyłem. System znany z GTA 4. Jestem wolny. Wygląda w sumie ładnie. No nie wygląda źle. To technologicznie jest do tyłu, ale napracowanie jest. To miasto jest ładnie wzorowane, jest dużo różnych obiektów i takich rzeczy. Gdyby tu wrzucili, nie wiem co mogliby dać. Tekstury rzeczywistości, odbicia, żeby były jakieś środowiskowe lepsze. To byłoby spoko. Bity są fajne. Otwieram drzwi. Raz, uwaga. O, sorry. Ciekawe, czy mogę, nie wiem, dostać w zęby tymi drzwiami, jak teraz się wychylę. Można, realistycznie. 10 się nie stało. No dobra, tak jeżdżę bez sensu, żeby posprawiać, co się dzieje. To jest pierwszy kontakt, myślę, że można, nie będę was tu przetrzymywał dłużej. Jedź pro pochodniku, tak. Zawsze o tym marzę. Szkoda, że nie ma Krakowa. Znalazłem jedną grę, gdzie można iść po Krakowie, ale to może kiedy indziej. Pokaż nam kolizyjną jazdę. Czy przede wszystkim wrócę na... Przepraszam. Jak się rozmawia z ludźmi? Chciałbym wsiąść na... Ważne, że zakłada kask. Oho. Wow. Skok się zrobiło. Tak, tak, jest, jak chcę spać, to idźcie i tak dalej. Zostajemy do czwartej. Nie ma sensu tak kombinować znowu. Ale jeszcze sobie tutaj pośmigam. Pory dnia, pory dobowe są zmienne. Bo widzicie, że wyjechałem w dzień, jest noc. Chyba na tubę zrobię jutro szybką jakąś taką ten podsumowanie tej gierki. Dobra, teraz pamiętasz to, jak wasze wrażenia po tym, co zobaczyliście? Sztampa, ale słodka. Dajesz kukuku i jak będzie zielona nad drugim autem, to jakieś dzięki. Skąd ten kask wyciągnął? Ja zawsze noszę z sobą kask na przykład. To jest ważne, bo nie wiadomo, kiedy się będzie jechało na motorze. Podejdź do lampy. Okej. Spełniam wszystkie marzenia dzisiaj. Podróba GTA. No tak. Jest lampa i co? Czyżby nowy plan narobiony z trybiki w następstwie Rizena? Nie wiem, to będzie godny Rizena, ale no jest kolejna gra Cenegi. Beat jest naprawdę dobry, muzyka jest ładna. Właśnie, co z muzyką? To będzie ważne tutaj. Archiwum komunikatów, opcje. Układ kontrolera. Jak się zmienia stację? Czy jest sklep z tym systemem? Okej. Są system kontroli. Tylotkowy broni. Są osłony w ogóle, więc świetnie. Jeszcze nie wykorzystywałem shifta i kontrola. Okej, sprawdźmy. Sterowanie pojazdami. O, to jest chyba to, czego szukam. Kontrol sekcja. Jest klakson. Można patrzeć do tyłu. Dobra, Q się porywa samochody. Dobra. Aha, i lewym kontrolem się wytelowuje. Jest klakson, tylko teraz tak. Jak się zmienia muzykę? Chyba, że każdy samochód ma własną. Takie połączenie. Mi się gra podoba, szkoda, że ten za ją wydaje. Tak, to jest smutne. Niestety będzie gorzej, bo wszyscy będą mieli ten. Okej, można się bujać faktycznie na motorkach. Z tego co pamiętam, nie da się przeholować. Czyli się nie zginie. Ten music może być ciekawy, podejrzewam. Jak wzięli coś chińskiego, to jest obcy region dla mnie, może być fajnie. Jak optymalizacja? No czasami nie ma tekstu, ale chyba jest okej. Jest stream cały czas, to jest 1280x720. Ja tu mam cały czas plus spokojnie powyżej 40 klatek na oko. Uderzy jakiś samochód. No dobra, zobaczymy jak reaguje postać. Rozpędzimy się. Zrobimy to Willy i... tak. Uwaga. No spada z motoru, spoko. Cinematic Orchestra gra, nie rozpoznałem. Oho ho, a to będzie słodkie. Nie da się surfować jak w Saints Row, co prawda, ale to ma takie realistyczne nastawienie, co będzie problemem. Co te orzeszki ze człowiekiem robią? Zobacz, czy opony pękają. Och, są marzenia. Nie mam broni jeszcze. Trzeba sobie pograć i sprawdzić jeszcze w takiej sprawie.
O, ale można sprawdzić, czy koleś pływa. Czy domyślicie się pewnie jak, więc... To są takie eksperymenty, no nikt się tutaj, no, nie będę przechodził kolejnej misji, ale z sandboxa można sprawdzić. I uwaga! Pływa! Pływa w kasku w ogóle, rewelacja! Czy ktoś widział grę, gdzie się pływa w kasku? Woda jest ładna. Ej, woda jest... Czyli są zjawiska... Tak! Strasznie ładne efekty, czy widać to, czy kompresja zjada. Naprawdę świetne efekty fal. Woda się propaguje bardzo ładnie. Jestem strasznie... Woda tutaj zwróciła... Atest jest. Stig, dokładnie. A, jak możemy pływać w ogóle? Czy jest... Okej. Okay. Umie pływać kraulem. Czy ktoś z was tak pływa kraulem? Kurde, nigdy nie robią specjal z tego. Wyciąga się bardziej przecież, kurde. Nie zginać nóg przede wszystkim w... kolanach, to jest podstawowa zasada. Tak by szybko nie popłynął. I wyciągnąć rękę bardziej do przodu. Coś może mieć pod tyłem, troszkę ciemno. Przepraszam, może ciemno. Ale lepsze, woda lepsza niż w Skyrimie? Możliwe, nie grałem w Skyrimie. Ktoś mówi, że lag jest. Znowu coś Twitch robi. Ojej, ojej. Czy tylko gdzieś na wodę popatrzy. No i teraz jak stąd wyjść w ogóle? A pływa pieskiem. I co się pyta? Jest żabka, nie ma pieska, jest skandal. No właśnie, wyciągasz ręce wzdłuż ciała jak najprzód. No właśnie jest źle, nie? Więc ten kraul jest taki do dupy. Czy na początku zaczyna się od motylka, nie? Taki rzut robi jak w motylku. I też źle, powinien rękami rozbijać. No rzuca się tak na, jakby na głowę chciał, samą głową pieprznąć. Skok na główkę, wbrew temu co się nazywa, nie jest skokiem na główkę, tylko się rękami rozgania wodę. 8 do 10, idź do paki na koniec albo do szpitala, sprawdzić co się stanie. Okej, okay, są pytania o późności. Oj, nie wyszło do końca. Wyrzuca kask zawsze. No nic, ma styla. Jak myślę, czy zrobić dowcip panu. O. Kurde, widzę, że Chińczycy nie potrafią pływać. No nic. Chciałem być zabawny, a wyszło jak zawsze. Chiński kraul. Czy można z tylem grzbietowym? Czy da się wędkować? Nie wiem, dopiero zacząłem grać. Możemy sprawdzić jakieś staty, bo to zawsze dużo mówi o grze, nie? Statystyki, majątek jest, więc będą domki. Nie jest to złe, możemy się czepiać, ale tak. 28 wydarzeń, 36 przysług, 30 misji, to dobrze, będziemy da się dosyć tego skończyć. Hakowanie kamer, odblokowanie szkolenia walki wręcz, wypite napoje energetyczne, to są rzeczy. Postęp fabuły 1%, łączny czas gry godzinka, przejechałem 7 km, przeszłem 2,28, kolejny pojazd, najcelniejsza broń ten. Stopień ukończenia, to mi się zmienia, przepraszam, broń. Walka, świat, liczba aresztowań 0 i ten. Znów. Czy jest mechanika prostytutek? Czy jesteś prostytutką? To jest pytanie do pana. Nie, 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 sorry, sorry. Uspokój się, człowieku. Może jest taki narwany ten Chińczyk. Myślę, że przeszedłem. Tak, to prawda. Jedna misja 13, powiedziałem 1-3, już jest późno, to zawsze będzie poprawkę. Fajnie się ludzie zachowują, tylko jak on tam wlazł? Czy to jest jakieś wyzwanie? Tu jakieś beczki, zabiłem, nie zabiłem go, wstanie. O, ja mówiłem o tym, że nie masz wybuchających beczek w grach, są tylko beczki. Wszyscy projektanci kupili tą książkę i sobie zdali sprawę, jak wiele złego robią. Strasznie mi się to podoba, ta postawa. Jest... Wszyscy tu łowią ten. Jest jakiś ładny samochód w ogóle, tutaj wszystko w tych... Nie, fajny jest klimat, jak ktoś się lubi tak pobujać, pochodzić. Czy ładnie chodzi? Ładnie chodzi. I ten. Obczaj łódki. Spróbuję. Maćku, nie 1% gry, a 13. A, 13. Okej, okay, przepraszam, czy jednak myślałem, że przeczytałem. To jakiś pan... Podoba mi się to, że w tej grze palą. To znaczy, to jest teraz w grze tak już totalnie wycofane. Jest poprawność polityczna do maksa. Tu jest jakiś sklepik, coś sobie kupimy. Tak, taki akcent.
Ja dalej czekam na GTA 5. No też czekam na GTA 5. Wąziu, odpalę Minecrafta na koniec strumyka. Boże, nie, są te suchary jakieś. Nie bij pana, bo się spocić. Komputery, monitory, twarde dyski. Jak komuś... Nie wiem, co powiedzieć. Co tu leży na dole? Chyba jakieś komórki i iPody. Tyle już się nauczyłem. Dobra, coś fajnego, wypożyczymy sobie jakąś brykę jeszcze. O! Kierowcy w środku gestykulują. A, takich nie chcę w ogóle ten, nie chciał mi wyminąć. Coś będzie stało? Nie chcę jakiemuś panu zabierać bezpośrednio, więc wiem coś, co stoi na ulicy. Pal gumę, już palę. No właśnie, zaraz, tam ktoś mówi, że 13%. 1-3% statystyki. Szybka tylko tutaj poprawka, żeby nie było jakiś ten... Stopień ukończenia, to jest drugie. Nie, to z broń. Od tyłu idzie. Wypite napoje energetyczne. Postęp fabuły 13%. Ale to nie liczy równość. Nie, no może sprawdzimy. Ciężko mi powiedzieć. Okej, gra jest na 20 godzin, mówią. Mówi koniu właściwie. Czy ja już się nie mijałem gdzieś? No nieważne. Jest torebka. Przepraszam. Nie, teraz odłóż panią grzecznie. Odłóż. Co, jak ktoś wie, jak się odkłada kobietę? Boże. Dobra. Ucieknij gliniarzem. Ja chciałem tylko torebkę. A, Boże. No i się zaczęło. Do tanga, czego dwojga. Okej, spacer. Spacer, dobra. Torebki mnie zabierzesz. O Boże święty. To zła kobieta była, była. Okej, temu też się nie dam, spacer. Dobra. I uciekamy. Złodziej torebek. Tak naprawdę chciałem... Nie można sobie kupić, podejrzewam. Mogę przytrzymać dół i coś się stanie. Co to będzie przytrzymać? Tylko teraz nie ten. Złodziej torebek. Skóry tanio, tak, dokładnie. Nie, nie będę się moczył znowu. Okej. Okay. Dzięki Bogu. Mam wyrwanie z tego Nelsona. Tak pewnie do śmierci będzie można robić. Tak, jestem nienauczony, jak odłożyć kobietę, niestety. Zawsze mam problem z takimi sprawami. Uprawiłeś jedną prawą torebkę. Babka wpadła na samochód, co najgorsze. Nigga stole my bag, dokładnie. Ech. Dobra, będę musiał ich chyba spacyfikować. Sorry, gliniarze. Może moja torebka... Kurde, jak się fajnie przytulają. Dobra. Gdzie moja torebka? O kurde. Dobra, gliny zachowują się jak gliny przynajmniej. Wskaźnik 3. Fajna jest animacja tego, jak strzelają, że on tam zasłania uszy. W sensie, że ochrania głowę, to jest naturalny odruch. Nie jest źle. Do tej lampy wejdź. Jakiej lampy? Byłem pod latarnię czy lampa? Przepraszam, czy latarni morskiej? Tu jest jakaś bryczka, okej. Okay. No nie no, klimat jest jak w GTA. O. Zaliczy mi w ogóle tam. Czerwona lampa, co po oczach daje. Zaraz sprawdzę. Uciekłem. Muza jest fajna. Jest ta chińska muzyka ludowa. Miałem kiedyś jakiś album tego. Nie wiem, jak to wymówić nawet i była bardzo dobra. Strasznie podoba mi się te instrumenty, których używają i ta ich harmonia. Mała migająca lampa. Dobra, zaraz sprawdzę, tylko powiem jakimś lepszą bryką. Mała migająca lampa. To z to, czego tu jest tak pełno, tak? To, mała migająca lampa. Jest faktycznie. No i co to jest? Nie wiem, co to
co jest, ale oni tego bronią najwyraźniej. Jestem troszeczkę pobity. O Boże. Boże, amen. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy umarłeś. Okej, w tej grze się nie idzie do szpitala. W tej grze się umiera. I traci się kasę. Nie, jest jednak szpital. Czy tutaj w Chinach już klonują Chińczyków albo wskrzeszają? Ładnie tutaj. Dobra, nie ma co przedłużać. Chociaż wiecie, że to mi się spodobało w sumie. Strzeliłem klimat. To jest gra napada ewidentnie. Z myszką jest coś nie tak. Oprócz tego, bo tutaj dużo rzeczy robimy klawiaturą i ona jest zbyt toporna troszeczkę. Śmierć kliniczna, tak, śmierć kliniczna. Dokładnie. Zobacz teraz więzienie, nie dam się aresztować. To jest fajna bryka. Kurde, szkoda, że odjechała. Hong Kong. Wymijają mnie. O, są motocykle. Zawsze zakładam kask. To tak pro, jedną ręką. Odkryłeś tajemnicę Chin, oni się klonują. Coś w tym jest, może. Czy da się zwiększyć ilość pojazdów właśnie jeszcze? To było pytanie, bo trochę tu jednak jest pustawa, ale może taka pora czy coś. Pal gumę, okej, czyli co? Ręczny. Da się. Sorry, pomachał mi palcem. Pod high klakson. Muszę jeszcze rozwiązać tajemnicę torebek. Ten sandbox jest mimo wszystko przyjemny. Możemy sobie narzekać, ale... nie jest to coś tak patologicznie rozwiniętego, jak to było w Saints Row. Czy GTA San Andreas. Ale jest nieźle. Gdzie są chińskie rumety? Co tam poszło do Chin? Ktoś mówił, że Junaka kupili Chińczycy, to prawda? Nie sprawdziłem tego. Co to za gra, pyta Shaolin? O, ucieszysz się, Shaolin. To jest ten. Teraz tak, przechwytywanie samochodów. Coś jest pod kół. Da się! Uwaga! I co teraz? I teraz chyba ten. Chwycić się. Podejść. Może kamera świruje. I jestem. Hello. Ej, to jest grube. Nie wiadomo, nie takie rzeczy się robiło gdzie indziej. Ale spoko wychodzi. Mój Jonak jest chiński, boże jak smutno. Bierzemy coś teraz takiego. Terminator 1000. Ktoś mówi, żeby kończyć. Już. To mnie wciągnęły teraz takie jazdy po... ze skakaniem po samochodach. Troszkę brudne to wyryka. Weźmy uwagę teraz na ten, na tale samochodów. Są wszystko chińskie podróbki, jak rozumiem. W kasku jeżdżę ciągle, to dobrze. Kiedy miałem zdjąć kask? To jest akurat realistyczne. Jakbym zniknął gdzieś w trakcie, to by było dziwne. A tak kask jest i spoko. Uwaga, szykujemy się następne przechwycenie. Nie wiem, co to jest, ale chcę to mieć. Prototyp. Właśnie prototyp jeszcze jest. Ktoś mówi, że nowe J-Wow. Czy to, czy... wow. Zaraz. Z tym jest, czy ten Hong Kong jest dobrze odwzorowany? W sensie... są tutaj jakieś znane miejsca. Totalnie nie znam Hongkongu, nie wiem, czego się spodziewać po tym mieście. I tutaj wygląda na coś takiego spektakularnego, jakiś budynek, który wszyscy powinni znać. Z historii, czy z lekcji religii. Ewidentnie nie wiem, co to jest. O, można się zawiesić na schodach. I nie wjechać. W sumie to mi wystarczy. Jaki gość w ogóle zaraz? Aha! Ej, grube! Nie wyszedł, nie mógł wyjść przez drzwi, bo były
bo nie mógł otworzyć, załóżmy, to wyszedł przez przednią szybę i to było fajne rozwiązanie. Lampa, no dobra, sprawdzę, to widzę, to kusi, tak? Jak kurde ćmy. Użyj kapliczka zdrowia, no nie wiedzieliście, lol. Aha, i dostaje się ulepszenie. Nie jest złe. Czy grałeś pierwsze Saints Row? Pierwsze Saints Row, czy to była... No było, ale to była kicha realnie. Okej, okay, czy spodnie się moczą? Jacy wystraszeni. Wszedł do świętej wody. A jak wejdziesz do tego pojazdu? Teraz tak, podróbka Białego Domu to była ten dom. To jest podróbka Białego Domu? Nie znam tego miejsca zupełnie. Jestem gdzieś w Hongkongu, nie wiem totalnie co się dzieje. Jest kolejna kobieta z torebką. Taką fajną, przepraszam panią. Jak ją odstawić? Q, Control, Shift. O, dobra. Chyba nie ma afery. I teraz jak daję, przytrzymam Shift. Co się dzieje? Co, czemu idzie tyłem? Ktoś rozumie, co się dzieje? Odstawiona, tak. Nie wiem, o co chodzi z tym, z tą torebką. Kiedy mam torebkę, daję przytrzymaj i koleś chodzi do tyłu. Albo bokiem. Albo w ten sposób. Kurde, jakieś szkoła dziwnego, ministerstwo dziwnych kroków. Nie umiesz mnukować. Okej, okay. Czy ktoś się zna, co się dzieje? Ten taki przywieźć ze strzałką w dół, to jest co to może być? A? Aha, dobra. Mogę ją wyrzucić po prostu. No i zniknęła. Boże, tak się starałem, to jeszcze raz. Wiem jak odstawić tak, żeby się nic nie stało kobiecie. Zaraz, kto ma torebkę? Teraz, przyjechała ta karetka w ogóle? Ktoś mówił? O! Można wołać, krzyczeć po taksówki, to jest też ciekawe. Gdzieś tam bić oczywiście. Okej, okay, torebka, torebka. Tu jest jakaś miła pani, która ma... Jest pan z torbą. Okej, okay, jest, jest! Przyjechała karetka faktycznie, ciekawe coś. Ej, jest, mają te nowe tablety, tak jak u nas. Dobrze mówię, czy źle, sorry. Jestem zainteresowany stanem zdrowia, bo to w sumie ja trochę nawaliłem, panowie. Chowa się za słonami, też. Aha, można się chować za słonami, też prawda. Teraz i zrobiłem z nią coś, że nie wygląda źle. Oddychać może nie oddycha, ale ludzie się śmiesznie zachowują. Dobra, przyjechała karetka i co? I tyle. Tak, Sainteros ma torebkę. Nie chcę gejowski, chcę kobiecą ładną torebkę. Chcę czerwoną torebkę jak Tinky Winky. Już widzę gdzie ten. W ogóle wchodzi, no wystaje słońce. Hongkong za dnia. Okej, okay. Czy tylko jedna torebka miała, kobieta miała torebkę? Okej, okay, ostatnia misja na dziś. Znaleźć torebkę i tyle. Przepraszam. Jakoś ładnie panią odstawić tym razem. Tutaj w ogóle, Boże, jak niebezpiecznie w tych Chinach. Teraz, jak do tego można było dopuścić? Nie, stary, nie! Okej. Okay. Barierka tam była urwana. Tu jest jakieś boisko do kosza, tu jest jakieś kolejne boisko, a tam może tu jest torebką. Ja lecę na arka, pas obieski, siemka. Tak, każda się, tak dokładnie, teraz kobiety boją się wyjść z torebkami. Jest w mieście, jest wiadomość, że jest porywacz torebek. Taksówka. Jak ją wezwać? Q, E, F? No i nie wiem. A jest. Przytrzymaj w najmniej taksówkę. Na razie dziękuję. Jakbym miał torebkę. Ostatnia tylko kwestia z torebki. No Boże, sorry, was tak trzymam. No tak możecie iść, nie? To nie jest jakiś przymus. No jest mi miło, że ktoś tu jeszcze ze mną jest. Natomiast szukam kobiety. Jest! Jest! Okej. Okay. O, od razu lepiej.
Ej, i coś się jej stało? Nie! Nie ma ciała, więc udało mi się delikatnie panią pozwolić torebki. No jestem szczęśliwym gangsterem teraz. Mogę sobie chodzić. Najważniejsze jest to, że mogę właśnie w ten sposób się poruszać. O. No i dobra, delikatnie. No w porównaniu z tym, co było ostatnio, to jest delikatnie. Wyrzucił peta. Niesamowici są ci ludzie, przepraszam. Słodko. Teraz tak, wąźniu, nie dawaj głupiego. Dobrze wiesz, co robi, gdy ma torebkę. Wzorowali się na twojej taktyce wtapiania się w tłum po odkładaniu. Nie chcę to komentować. Co można zrobić z torebką? To jest największa tajemnica tej gry. Można da się podrywać. Chce pan kupić torebkę może? Jest jakaś ładna animacja. Bliźniaczki. W sumie ci Chińczycy są tacy sami, więc ciężko powiedzieć, co będzie. Zrób sobie fotę na Face'a. A to jest dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Kto to zaproponował? Dobra, więc robimy fotę na Face'a oficjalną. Ja w Chinach. To będzie dobre zdjęcie. Takie tam z torebką. Gdzie jest mój ulubiony program do robienia tego wszystkiego, czyli Fraps. I to będzie dobry akcent na koniec. Lajkujecie, żebym tam miał lans wśród znajomych. I idziemy spać. Sprawdź, co w niej jest. Tak, zadzwoń do właścicielki. Uwaga, tymczasem, w cyklu akcenty. Jest. Jeszcze jak patrzę na zegarek może. Jest takie fajne ujęcie. Nie, tu nie da się oddalić kamery niestety. Więc... Zrób coś, uśmiechnij się, nie wiem, nie zamykaj oczu. Ja tak sobie parę złotek. Bądź, zapowiesz o kierowaniu pojazdami. Mi się wydaje, że na padzie będzie dobre, bo niestety model jazdy na klawiaturze może męczyć. Takie tam guci w Hongkongu. Kazio, to jest Japonia, dziękujemy. Nie, to nie jest Japonia. Chociaż w sumie tak, to jest podobnie Japonia, to jest to samo, tak z tej samej tej. O, to tam popatrzył. Dobra, ja mam. Daję teraz wyjść do głównego menu. Tak, tak. Nie ma multiplayera, tylko single. No tak wygląda. Jest jeden save, chyba że są jakieś punkty przytania. Okej, nie ma jednego save'u, nie ma źle w takim razie. O, jest w ogóle nowy menu. W otwartym świecie, czyli jestem już w tej fazie, kiedy można robić. Poszukaj w Hongkongu J-Wow, ta. Wejdź między te dziewczyny, spokojnie. Teraz tylko fejsik i to jest koniec. Ja bym powiedział, że wszyscy poodchodzili. Czy w rankach też tak delikatnie? Też. Teraz jeszcze ostatnie rzeczy. Zrobić fotę i tyle. Tam szła pani z taką samą torebką jak twoja. No wiem, następnym razem dostanie taki wpierdziel, że się nie pozbiera. A póki co. HK. Okej. To będzie fajne. Mam fajną fotę, tam pokażę, jaką fajną fotę w ogóle. Nazywa się Lance. I wstawiam na fejsika, zaraz wam dam obraz i będziecie tym zalekujecie mi, bo to muszę mieć, znajomi się muszą wreszcie dowiedzieć, coś fajnego zrobiłem w życiu. Lance. Okej. Okay. Już będzie obraz, jak ktoś jeszcze został, podejrzewam, że wszyscy już poszli sobie. Niestety nie mam teraz jakichś danych na żywo, więc nie wiem, co się dzieje. Jest. Takie tam. Z torebką oryginalną. Gucci w Hongkongu. W Hongkongu. Zostało na samym sercu. Jest mi bardzo miło, jak was tyle zostało. Opublikuj. Jest. Nie wiem, czy Gucci dobrze napisało, ale wiadomo, o co chodzi. O, jest pro. Tam są fajne dziewczyny i w ogóle. Fajna panorama z Marsa, jak się tam rzuca, ale to jest, ale już jest Curiosity, jest już panorama, torebka jest imba i ten wąziu. Proszę linka do Facebooka, jest jeszcze 456 osób. 456, zaraz sprawdzę. No, a póki co...
To chyba jest ten wszystko. Jak chcecie być złośliwy, dziewczyny jak sparaliżowany, no to chińskie dziewczyny. Maćku, jeśli masz na drugim monitorze X-Splita, to na samej górze to wyświetla. Tak, wyświetla, ale tam rzadko odświeża. Niestety. A póki co, jak ktoś tu jeszcze egzystuje i chce zrobić na złość Emilowi, ja wam dziękuję za ten wieczór. Życzę teraz miłej dalszej części wieczoru, wyjdźcie na pole, czy idźcie na piłkę pograć. A ja tu sobie puszczę reklamy, żeby Emil nie miał rano. Miłego papa.